dedicated way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. Lecimy czym prędzej ogarnąć dwie, jedyne w sumie jakie mi pozostały misje główne do wykonania. Gdyż nie mam ani co robić poboczniaków. Super, uczepiły się jakieś dwa durne karagory. No, kurwa mać! Zdychać! Zde? Dawaj, dawaj, dawaj! O nie! Jezus, pomyliłem guziki! Serio, zabił mnie?! No wy sobie jaja chyba robicie! Dobra, nieważne. Szybka poprawka, ale niezły fail na początek odcinka. But I will use any weapon that is placed in my hand. There is nothing our enemy will not use to achieve his victory. Only in ruthlessness can we hope to match him. Połowa tego tekstu nie załadowała się, mówiąc kolokwialnie. Dobra. Ile zostało mi tych w sumie legendy? Tylko trzy. Dwie do łuku i jedna do... A nie, cztery. Dwie do łuku, jedna do sztyletu, jedna do miecza. No spoko. Są tu te durne karagory jeszcze, czy już... Nie, już się chyba odpuściły. No ale kurde, jak mi wszedł po pierwsze unik, bo miałem już gotową egzekucję, tylko musiał mi wejść unik. Ja pierdzielę, po prostu... A, nieważne. Dobra. Dobra, zahaczę na szybko jeszcze o to. Sprawdzić, co tutaj będę musiał zrobić. Bo może udało się to zrobić to jeszcze przed misją. Co my tu mamy? Rozpoczyli się podobnie przemyka między innymi na grzbiecie swej bestii. A, na bestii, na to nie. Będę musiał biegać po całym tym obszarze i... szukać tych... jego skarb. Okej, to jest to. To drugie to jest właśnie ze szczurnikiem. This Uruk is special to the war chief. Kill him and lay in wait for our foe. A, brutalnie zamorduj. Kurde, bo już tak się chciałem wbić do niego na... pysk. To jest jakiś kapitan, czyli ewentualnie gościu będzie miał support. Dobra, tutaj szybkie... czyszczenie. Cicho. Kurde, nie mogę użyć wystania palcem, byłoby lepiej. Na dół. No. No wejdziesz mi na to, czy... No nie wejdzie mi na to, no serio. Dobra, jak tu zeskoczę, to mi zejdziesz na linę? Czy spadniesz na dół? Na linę. Uff. Dobra, ten nie był z ukrycia, nie? Do wzięcia. Nie, ale za to mógłbym mu zadać trochę obrażeń. Ale Jezus Maria, jak gościu ma ryj skrzywiony. On ma po prostu jakieś kawałki blachy wsadzone do mordy. Lecimy. Z brutalnym misterstwem. Już. O nie!
spoko. Manfield! I'm never without my Uruks, you fool! They run to the sound of my own! We'll overwhelm ya! Super, przestań gadać, płoty. Dostaw to durne wsparcie. Koleżko. Co? Man thing skin, such luxury, so soft. Ten tu skąd? Nie, zostaw. Kto? Kto leci zapalić wielce tym durwami? Dobra, gdzieś tu chyba jest. Ej, skoczymy się. Przestrzały. Dwa. Zostaw ten babik. Nie. Jedno dotknięcie, drugie dotknięcie. Dobrze obserwować, czy nie ma gdzieś tutaj tego turnego wskaźnika. Zmocić. Ten sprzedaj gonga. Dobra, no nie tak to chciałem załatwić, no ale niech będzie. Dobra, nie jest szermierzem. To jest ważniejsze. Ty też zdechł. Dużo ludzi, co? Ludzi. Dużo z tych słów wypełnili. O, o, dawaj! Eksploduj mi to. Ten nie żyje. Ty mi się natomiast teraz bardzo przydasz. Pięknie. Proszę teraz tylko szybko się schować. Gdziekolwiek. Rają go techniki bojowe tylko teraz. Dobra, po co się jakimiś pierdołowatymi będę chciał teraz zajmować? Jest ten cały jego gang pewnie, który go chroni. Dobra, go. Manfield! You promised to make me scream, but I have a feeling it's gonna be the other way around! Chcesz się przekonać? Ja bardzo. Na start morduję całą twoją ochronę. Dzięki burzy mojego miecza. Jeszcze cię potem tak przy okazji. To działa. Okej, to było dziwne. Teraz
your worst. It'll pale next to what I've done. Kiedyś jak się przebijemy przez tą tarczę. Ale nie. Ale w ogóle było to dziwne, bo jakby, nie wiem, my mu tak idealnie między tą tarczę weszliśmy, czy... Czy finalnie gościu zablokował to? W sensie, bo nasz miecz tak trochę przez tą tarczę przeniknął, nie? O to mi chodzi. O, podpalenie! No, nie taka zła rzecz. Ale średnio użyteczna, jeśli mam być szczery. No, zwłaszcza jakbym miał ciągle tym tylko spamić, nie? Nie to. Cofnij. Czekaj, chociaż może na Grauga byłoby to takie nie takie złe. Było tu, tak? Tak. A nie, 15% szans na podpalenie uruków, guli lub karagorów, rzutem sztyletem lub przez szybki rzut. No, czyli jakby... Po prostu rzucając sztyletami. Kurde, to jest fajne, ale właśnie szkoda, że na Grauga nie działa. Bo na niego to by mi się to bardzo przydało. Plus 15% szans na jeden ten, to jest mniej więcej ile? 3... No średnio raz na... No średnio raz na 6 strzałów powinien sztylet zapalić wroga, więc tak... Mech. Tej... HP, ale z wysokości, bo to oczywiście do ukrycia jest brane. Tutaj co wpadło? No, za każdego kryte odzyskiwanie HP. Takie średnie. Dobra. Jak na moje upgradę? 260, czyli żadnych upgradę nie zrobię. Okej, ostatni wóz nam tylko został. Zobaczmy. Teraz jest ten Mog. To jest inny opis. Zlikwiduj wodza, a słowo o twoich czynach dotrze do samego Władcy Ciemności. Ciekawe. Będzie jakaś cutscenka dodatkowa? Oczywiście, że będzie. To jest fabularne zabicie. Wodza. Cześć, szczurnik! Temu trochę zajęło ogarnięcie, że jego kumpel obok zginął. Przy okazji złagodzony upadek. I'm all right. That didn't hurt at all. I know what you're thinking, Ranger. This was not my fault. I go to tell the chief that I've killed his bodyguard. He turns around, got the exact same face as the dead maggot I just killed. Ranger gets killed. Twins. What are the odds of? Just make sure you show up to take the place of the dead war chief. But the war chief's not dead. I'm going to go kill him! Oh, good plan! I'll be right behind you. Jezus, ale to mu trochę zajęło. Czemu go w łeb nie dźgnąłeś, stary? It works. Nada się. A training platform. But we'll see how the war chief's soldiers do in the face of a true foe. Rattle a cage and bring out the beast. Ale jakby, kurde, to było teraz niezłe. W sensie, tam już widać, że traci cierpliwość do szczurnika. If Ratbag is able to take the war chief's place, it'll only be a matter of time before he leads us to the Black Hand. Ratbag took out Gorlof and the executioner. How is that even possible? Tak, to jest Berserker. Tak myślałem, czy to on, czy nie, ale... To będzie on. No, jeszcze troszkę. Siema. Proszę. O, no śmiało, kolego, podejdź.
No, podejdź bliżej. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej i cmoknij moje ostrze. Trochę nie wyszło. Drugi bliźniak. Czyli dobrze strzelałem, że tamten to był brat. The pain of my twin shall echo within you. Ranią go z dystansu, ranią go techniki bojowe, czyli łatwiutko. Czuję paranoiczny strach przez liczbę stronników swojego przybocznego. Aha. Okej, nie sądziłem, że szczurnik ma jakichś przybocznych, no ale niech będzie. Siema. Tak na starcie się wbije, pozwolisz? No tak, nażywaj się teraz ostrzy. Sztuce więcej niż jedna. O Boże, to będzie już to będzie po prostu... Ta walka nie potrwa długo. Raz. Dwa. No i proszę. Kryzys władzy. No to pewnie za zabicie wszystkich tych wodzów. Czy też zapuchnięcie fabuły. Jest martwy, nie masz co sprawdzać. Ranger, we did it! We'll honor our arrangement. Oh, don't you worry. War Chief Ratbag will make sure nobody gets in the way of your dirty schemes. But Ratbag can't speak for the other War Chiefs. I wouldn't worry about them. No, nie ma się już kim przejmować tak naprawdę. I need a sharper blade. A czemu nie przeszukałeś tego grubasa? Poza względem mięśni, oczywiście. No, jedyny wódz, jaki się ostał, ale to nasz ziomek jest, więc jego nie zabijamy. Szczurnik wielki i potężny. Mroczny pomnik. Quest odblokowany dla wygnańców. Jeszcze? Nie. Dobra, gdzie jest ten? O Boże, chłopie, a dalej to się nie dało. Myślałem, że będzie zaraz tutaj obok, a nie dosłownie po drugiej stronie. Udanu? Kurde, dobrze powiedziałem teraz? To jest Udan, tak? Udun, kurde, blisko. Blisko byłem. Dobra, tutaj do Kurhanów. O, to było chyba tędy? Nie, to było tędy. Tutaj w górę. No. No. W górę. Talion, w górę. Tu. Za głazami. Między głazami. I do kra... i przez kratę. Zniszcz Gortaura, aby rzucić wyzwanie czarnym kapitanom. Bierzemy to. Może wreszcie popchnę na tyle fabułę, żeby odblokować drugą lokację. Drugą tak dużą lokację. Jak ta. You saw what these monsters are capable of. It is madness to stay here. Yes, but circumstances have changed. Don't you see, we have him on our side now. Why would he want to help us? Weeks ago, he was our enemy. Talion, ready to pick that fight? Jestem na 90% pewien, że on usłyszał całą tę rozmowę. I'd best take these bandages to the others. The orcs are building a monument to honor Sauron. We
We have enough blasting powder to destroy it. Fine. I'll take it and I'll finish this. Not without me, you won't. Thought your only concern was saving your wife. So did I. Come on, let's go before I change my mind. Dobra, teraz pytanie. Czy on... Forgive Eren's words. Her heart is with our people. The slaves you helped us free know where the Dark Lord's monument is most vulnerable. We will strike there. We'll need to steal a cart of grog from the Uruk. It will make quite the trigger for the blasting powder. Let's move. Dobra, już nie gada. Ej, no bo zaraz, jak za chwilę zgubię wątek, to będę zły sam na siebie. The ghouls have turned on the Uruks. Nature's darkness cannot be tamed. Co ja chciałem? A, o talionie. The cards are there. Be ready. Where there's grog, there's Uruks. No shit, Sherlock. When I'm through, no Uruks will draw breath. You have my word. Zajebiście. A wracając, może wreszcie uda mi się dopowiedzieć to, co chcę. The cart, the spark of our rebellion. On tam gada o tym, o Talionie, ale jakby on mówi, że Talion, że mamy jego po swojej stronie. Ale jego jako Taliona, w sensie, bo jest prawdopodobnie jest najlepszym z strażników z Czarnej Bramy. Czy jego jako ożywieńca? Coś ja bardziej... Mi bardziej podchodzi pod to, że on po prostu chce sądzić, że Talion mu bardziej pomoże. Przez to właśnie, co już osiągnęli. No bo wątpię, żeby nagle w magiczny sposób ogarnął, że Talion jest wspomagany mocą Celebrimbora. A to jest on! Jezus! Gdzie... A tu się schował! No i to jest jeszcze ten. Okej, nie zabiłem go, a mimo to uznało mi misję, okej. Dobra, tutaj trochę nowych typów przyszło, to... Co tutaj ziomka może potegować. Ten ginie tak czy siak. All clear, men! Excellent, Talion. Now we must ensure our men can push the cart to the monument free from harm. O Boże. Ty. Czekaj. Czy oni go idą stąd? Ciągnąć tutaj? Jaja se robisz? Look. How fast evil corrodes. This decay. Gondor must not fall prey to the shadow. Powiedz mi, że my nie będziemy musieli po kolei wyrzynać każdego takiego posterunku. Dobra, nie jest, na razie nie mam, nie ma eskorty. Co mnie się osobiście podoba. Wait. Something hides in the dark. Ghouls! They will pick the meat from our bones! Stary, patrz jak szybciutko to leci. Dobra, to mi się trochę nie udało. Nie, ale jakby nie on musi widzieć, że ja rzucam takie widmowe sztylety. No nie powiedz mi, że on nie widzi tego. Lies before us. Kill the lot so my men can pass. If you need assistance, I'll be close. Okay, czyli takie
Na razie takie pomniejsze posterunki tylko. Strzały sobie skręcimy zupełnie. Bum! Zajebiście. Te durne gule! Chciałem sobie strzały za free uzupełnić. No, Hirgon, chodź. Ja się nawet cieszę, że on mi nie pomaga tych obozów czyścić, no bo to by za długo zajęło, gdybym miał jeszcze mu jakieś polecenia wydawać. Fighting side by side. Who would have thought? No, przypadkowo rozdeptany pajączek. Ranger, stay close. My men can use this distraction to push the cart beneath the bridge unseen. I thought the ghouls were under control! No, coś tam myślałeś, orku. A tak Guli teraz nam troszeczkę pomógł. Simmer, beasts. You'll get Uruk guts as a reward. Dobra, widać już ten posąg gdzieś, czy nie? No nie powiedz mi, że on tego nie widział. Gdzie jesteśmy? Tu, a Boże, jeszcze daleko do tego posągu. Tak, 20, prawie 8 minut. A teraz mówisz o gulach, czy o trupach, które te gule zeżarły? Chłopie, weź mnie nie denerwuj. Nie, no, nie, on to musiał teraz zobaczyć. Jeszcze? Nie, zajebiście. Kolejny punkt na trasie, poproszę. My men will protect the cart. Let's clear the ridge so they may pass. No, o nie! No mówiłem coś o jakiejś eskorcie. Pośrednio to pod nią podchodzi. Be ready, Talion. The next outpost will be the largest. I co, twierdzę teraz mam oczyścić, czy jak? It's too quiet. Something is amiss. Co nie? Zawsze jak jest za cicho, to nie znaczy, że jest dobrze. Wiadomo, jeśli jest cicho, to jest okej. Ale jak jest zbyt cicho, no to już coś jest na rzeczy. Pnięcia, bo why not? Karagors, one enemy replaces another. Okej, jesteśmy już prawie pod pomnikiem, to mi się podoba. The monument is upon us. A tribute to darkness built by the blood of my people. I will relish its destruction. Take a long look. That monument will soon fall. Oby, oby, koleżko. There, Ranger. Our success depends on your ability to clear the outpost of Uruk. Only then can my men get into position to destroy the monument.
Panie, nic bardziej prostszego. The Uruk's numbers dwindle now that their war chiefs have fallen by my hand. No ale pewnie te szeregi wodzów zostaną niestety bądź stety niedługo uzupełnione o nowych wozów. Tak więc nie ma się co cieszyć. Facie. Sam żeś się załatwił w tym momencie. Hej. Czekaj, co? Aha, dobra, już czaję, dlaczego mi daje likwidacja, bo nie zabijam typa, ale co chyba jest troszeczkę ważniejsze. Gościu po prostu dostaje takie turbo przerażenie, dostaje na pysk, nie? Dlatego mi liczy, że się go pozbyłem. Bo gościu tak z takiego stracha dostaje, że po prostu zaczyna uciekać. Nie było nic słychać, panie. Jak się ładnie wystawiliście. Poproszę o strzały. A, zabili mi typa. No to... O! Okej, okay, cutscenki się nie spodziewałem. W sensie nie sądziłem, że to już. A, i broń wozu, żeby nie było za łatwo. Potrzebuję strzał. No, jeśli za chwilę czegoś z nimi nie zrobię, no to niestety coś im zrobi. Dobra, jakiś tu w pobliżu. Panie, jak chcesz rzucać czymkolwiek, to się najpierw naucz. I burn. Oczywiście. Zabij headshotami. Skoro gro tak chcesz. W ogóle nie wiem, dlaczego mi policzyło dwa headshoty teraz, skoro walnąłem tylko jednego gościa, ale okej. Czekaj, jak już jestem, to... No. Najpierw sobie dziabnę te strzały. Te w sumie też. No i pchamy. Uwaga, za ile będę musiał przestać? Nie, to już. O, albo i nie. No, nie strzały. Haj ten wózek. I ten gościu ma strasznie słabego cela. Okay.
Okej, 7 strzał. Jak go chcecie zniszczyć, to może zróbcie coś, żeby go zniszczyć, a nie tylko ciągle rzucacie toporami w drewno, które... To patrzcie to, te topory po prostu oni walą w koła i te topory się odbijają tych kół. Dajcie, że stają we mnie, tylko w koła tego pojazdu. Czy to było z góry skazane na porażkę? Jak wysadzenie podstawy bramy, nie posągu, tylko bramy wysadziło całą resztę? Takie pytanie i dygresja zarazem. They have just claimed their freedom. Is that what you told them? Men need hope. I just gave them what they asked for. Then your men need their leader. No, bycie dowódcą nie jest takie proste, żeby tylko powiedzieć parę słów. Bo Talion tu ma rację. Zniszczenie tego pomnika nie uwolniło tych wszystkich niewolników, wręcz tylko z... To these outcasts, it seems I am less of a monster in death than I was in life. It is the Black Hand and his captains who are the true monsters. They will return, and when they do, these men will die. No właśnie. O to mi chodzi. Ty, co to jest za ten? Holy shit, co to jest za nowa ta? Czarny kapitan! Gortar upadł, a czarni kapitanowie przyjęli twoje wyzwanie. Ale patrzcie, ikona jak oko Saurona. Jest na, będzie na to legenda? Pokaż mi. Nie. Nie bardzo. No ale okej, no ja... Dobra, czekaj, szybki check. No, myślę, że możemy się tym jeszcze zająć. Dosiąść Karagora, nic bardziej prostszego. Zablokowaną umiejętnością oczywiście. Ja bym zaraz sfejlował, o Boże, to bym się dopiero teraz załatwił. Okej, dodatkowe cele, aby skoczyć to w 5 minut. Okej. My chyba teraz pod ten pomnik wracamy, tak mi się wydaje. No. Dobra, namierz patrol zwiadowców. Czy nie? Nie, my pod czarną bramę teraz lecimy. Boże. Czyli w kompletnie innym kierunku. Zastrzel zwierzchowca. No, skoro tak chcesz. Gro. Jeden. Bez jaj. Drugi. Czerwi. Idź dalej. Dalej. No nie wierzę, serio. Minimalnie brakło. Jakieś strzały? Niestety nie w pobliżu. Chciałbym się wystać jakiegoś orka. O, albo tutaj jest garań strzały. Bo tutaj one są pod spodem. Nie mam czasu, żeby teraz wejść do środka i je zebrać. O, ty, w sumie, no właśnie, już mogę wystać po prostu z wierzchowca energię. No i Karagorowi troszeczkę to udziabało HP, a... Ja odnowiłem sobie strzały. No, a poza tym i tak, w sumie, ten Karagor ma mi służyć tego za taką taksówkę, powiedzmy. Za nic innego. Więc jak mu wyssę trochę HP, żeby je przerobić na strzały, no to się nic nie stanie.
Lećmy. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Okej. W drugą stronę teraz. Ja sobie nie wyobrażam przejść tej misji bez Karagora. To jest tyle biegania. Aha, XD. Super, walić ten obóz, leć dalej. Leć se, dzwoń. Czy tam wystrzel pochodnie. Nie wiem w ogóle jak działa ten alarm. Bo gościa po prostu zapala jakąś pochodnię, czy tam jakiś taki koksownik i wystrzeliwuje go w powietrze. A równie dobrze mógłby to być totalnie losowo wysłany sygnał przez kogokolwiek. Co tak się drze ten Karagor? Nie, proszę. Dziewiąty i dziesiąty. No i punkt umiejętności zgarnięty. Zajebiście. No, to teraz mogę długo przeze mnie wyczekiwaną, ognistą strzałę odblokować. Zobaczmy. 4 do 6 umiejętności, jeśli chodzi o drzewko Strażnik Upiór. No, ale to drzewko, 3 umiejętności ma zablokowane fabularnie. A 2 umiejętności ma zablokowane, no, pośrednio też fabularnie, bo muszę najpierw te poprzedniki odblokować, żeby móc wykupić kolejne. Czyli tak, jak tak patrzę, bo to jak rozumiem, tak, odblokowanie jest za misję, czyli normalnie mi to wejdzie za zakończenie misji, czyli 2, 4, 6, jeszcze 7 punktów umiejętności tylko będę miał, 7 leveli tylko do wbicia. Będę miał full. Tutaj co mi spadło? O, zwiększa czas trwania burzy, a to jest bardzo fajne. To co zostawię. No i co? Zwierzchowca sobie zysiądę. No, wierzchowiec sam się już podchiluje, widzę sam z siebie. Dobra, czyli mamy tak. 3 misje legendy, 3 nie, i 4 misje dla wygnańców do zrobienia jeszcze. I myślę, że to zrobię zanim wykonam tę misję z Czarnym Kapitanem. Bo to jest dość ważne fabularnie, więc myślę, że warto się nawet zająć trochę pobocznikami. No to co? Ja się przenoszę tu i myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się legendą. I jeśli starczy czasu, to którymś z tych misji dla właśnie tych wygnańców. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. I do miłego. Cześć.